Proszę Państwa, jestem dyrektorem zespołu szkolnego przedszkolnego w Kokalinie. Od 1 września nasza szkoła funkcjonuje jako zespół szkolny przedszkolny. Ja jestem dyrektorem powołanym z konkursu. Mimo że to była moja dopiero 3. kadencja konkursu, zostałam przerwana, ponieważ powstało przedszkole i została utworzona nowa placówka zespół szkolno-przedszkolny. Ten zespół, proszę Państwa, dawał nam nadzieję na rozwój naszej szkoły. I byłam bardzo wdzięczna panu wójtowi. Myślałam, jaki to dobry gospodarz, który wszyscy myśli tak myśleliśmy o małych dzieciach naszych szkół, który daje szanse edukacyjne już właśnie takim małym dzieciom. Po prostu, proszę Państwa, ja w tej chwili mamy znowu być reorganizowani. Nawet jeszcze rok nie pracujemy jako zespół szkolny przedszkolny. Od 1 września słyszę, że mamy znowu powstać filia. Filia szkoły w Rusowie. Czyli co roku reorganizacja praktyczna. Wiąże się to na pewno z czym? Z likwidacją placówki. Wiadomo, jak sprzyjają takie warunki funkcjonowania naszej placówki. Co chwilę zmiana administracyjna, nauczycieli dla naszych dzieci. Proszę Państwa, a już poniżej, w ogóle moich możliwości psychicznych jest przyjęcie do wiadomości, to co ja dzisiaj usłyszałam od Pana, że gospodarz naszej gminy, Pan Wójt, któremu ja ufam, z którym współpracuję na co dzień, z którym się razem troszczę o naszą szkołę, o naszą placówkę, o wszystkie szkoły w sumie w tej gminie, bo pracujemy wspólnie z koleżankami. Mówi, że szkoła, która przetrwała wojnę, która przetrwała komunizm, dzięki mojej osobie ma być zlikwidowana. To się nie mieści, proszę Państwa, w głowie. Bo dyrektorem się bywa, wójtem się bywa. Ta szkoła zawsze była, to była pierwsza szkoła na terenie naszej gminy. Ona jest najstarszą szkołą. Moja mama, która jest mieszkańcem, ja też jestem mieszkańcem tej gminy. Po wojnie chodziła do tej szkoły 10 km piesza, do Kokalina i tam ją skończyła. A teraz powodem likwidacji zespołu szkolno-przedszkolnego to jest, się w głowie nie myśli, jest osoba dyrektora powołanego w konkursie, gdzie pan wójt ten konkurs powołał. Jest to dla mnie wręcz sytuacja niewyobrażalna, żeby tak powiedzieć rodzicom o dyrektorze, który starał się. Ja jestem, proszę Państwa, dyrektorem od 2002 roku tej szkoły. Ja włożyłam dużo serca, dużo pracy. Bo faktycznie placówka nie jest duża. Mamy w tej chwili 75 dzieci z oddziałem przedszkolnym w szkole. Mamy przedszkole przygotowane na 50 dzieci i to przedszkole funkcjonuje dopiero od października. To nie ma znaczenia, że się ziarno, które się zasiało, trzeba rozgrzebać, bo ono nie ma nawet możliwości wykiełkowania. To ziarno zasiała poprzednia rada przed wyborami nowej rady. Ta rada funkcjonuje 3 miesiące, proszę Państwa. I ta rada nawet nie przyszła zobaczyć, co zostało zasiane przez poprzednią radę, razem wspólnie z panem wójtem. Nie przyszli, nawet nie zobaczyli. Wczoraj na zebraniu nikt nie przyszedł. Kto z tych radnych przyszedł? Odważył się przyjść pan przewodniczący Komisji Oświatowej, pani radna z naszych terenu, pani druga radna i jeszcze pan tutaj, nie wiem, pan radny z Biernatek. Pozostali radni nie przyszli, nie wiem dlaczego. Co było powodem, żeby nie przyszli? Ale tego, żeby teraz to nie szło. Przepraszam, wczoraj słyszałam, że zamknięcie, likwidacja szkoły w Kokalinie to jest szkoła, ponieważ ekonomia przemawia. Dzisiaj słyszę, że to ja jestem winna,